No i cześć, oto tutaj Fanty ze wczoraj. Wczorajszy dzień był naprawdę bogaty na znajdy. I tutaj jeszcze coś takiego ciężkiego. No w Czechach skupują te elektrośmieci za koronę, za kilogram, to znaczy się 0,20 zł za kilogram. Ja zrobię po nowym roku nową serię taką, że po prostu policzę to wszystko, rozbiorę z tych plastików. Najpierw policzę kilogramy, ile tego wszystkiego było. To jest z jednego dnia, tak. Po drodze z pracy to wszystko znalazłem. Tu są jakieś maszyny domowe. Tutaj raz, dwa ręczne miksery. Tutaj podstawa od miksera. Tutaj jakiś młynek. Tutaj dalsza podstawa od miksera. Tutaj aluminiowy odlew, coś takiego. Tutaj jakiś do telewizora opiekacz, podstawa od czajnika. Tutaj czajnik. No jeszcze tam pod tym jest coś schowane. Ja zrobię ekstra serię, będę to wszystko wpisał sobie na karteczkę. Tak, to jest wszystko z jednego dnia, znalezione wszystko wczoraj. Niestety dzisiaj strzelanin nie będzie z petardami, ponieważ pogoda nie sprzyja, ale zrobimy ekstra serię po nowym roku z tego wszystkiego. Ogolimy to wszystko z tych plastików, u nas to skupują po 0,20 zł za kilogram. Ja sobie to wszystko policzę, zważę na karteczce wszystko, potem to ogolę z tych plastików, no i będzie klasyczna rozbiórka zawsze czegoś. No i zawsze będę liczył na papierku, ile z jakiego sprzętu co dało się wyszarpać. O tu tutaj trzy ręczne miksery, widzicie, no i pełno innej elektroniki. Zobaczymy, ile z tego na koniec wyszło. Będzie taka inna ciekawa seria. Oczywiście strzelanie z petard będzie, tylko inny dzień, ok? No więc życzę wam wesołego nowego roku. Wczoraj za paliwo chyba dałem złotowe, bo auto na gaz, no i po drodze z roboty to wszystko w jednym miejscu znalazłem, więc takie łowy dzisiaj wam pokazuję. Wczoraj już to nie nagrywałem, bo nie miałem jakoś czasu wieczorem. Muszę to jak najszybciej posortować. Mam jeszcze inne zasoby, więc z tym się muszę wszystkim pobawić. No i trzeba rozebrać to wszystko. To są podstawy od jakichś mikserów czy co. Widzicie sami, że w tym będzie silnik, w tym będzie silnik, w tym będzie też silnik. Też silnik będzie. No i tutaj coś takiego, kurde, ciężkiego, nie wiem czy taka bateria jest czy co. Wszystko się dowiecie po nowym roku, ile z tego wypadło, ile można z tego zarobić. Jako całość bym to mógł też oddać, ale za cenę 0,20 zł za kilogram. Bonus. Skupują właśnie elektroodpady za taką cenę, no i to wczoraj znajdę wszystko. Więc myślę, że warto było wczoraj zajrzeć po dłuższym czasie właśnie do tego jednego paśniora. Chyba tam 3 miesiące nie byłem i telefon to wpadł. Jeżeli się podoba, jeżeli się będzie podobać ta seria, to zapraszam was po nowym roku na rozbieranie. Najpierw będzie ważenie w całości tych sprzętów, ile teoretycznie byśmy zarobili w całości to oddać po 0,20 za kilogram. Potem to ogólnie z tych plastików i następnie zważymy, ile byśmy dostali za żelazo, jako teoretycznie za żelazo. No i potem każdy sprzęt będziemy sobie rozbierać. Ja zrobię sobie podliczenia na papierku i potem kiedyś na koniec, jak to wszystko rozbiorę, zrobimy podsumowanie, więc szczęśliwego nowego roku, dzisiaj strzelanin nie będzie, będzie jakiś inny dzień na pewno. No i do zobaczenia. Ja wczoraj takie łupy znalazłem wieczorem z roboty, jak jechałem, więc za paliwo chyba złotowe tam zmarnowałem, ale to tutaj jest pieniądz na ziemi, poświęteczny właśnie, bo widać, że ludzie stare sprzęty wywalali i po prostu kupili sobie nowe. Więc tymczasem do zobaczenia.
Szczęśliwego nowego roku. Ja będę miał co robić, po nowym roku będą nowe seria demontaży, nowe odcinki i tyle. Cześć.